To jest ten facet, co robi te dobre rzeczy? To jest ten facet, który robi te dobre rzeczy. Tak. Good voice. Jest okej. Jest okej. Najlepszy, słuchajcie, najlepszy na ból gardła jest tokaj półtonowy. Tak. I żubrówka. I żubrówka. So welcome you in Herzekut in the Portius cellar. Witam Państwa w Herzekut, piwnicy Portius. You can see the cellars are on four levels. Tutaj mamy piwnicę na czterech poziomach, pokazywałam Państwu. And thanks to that we are part of the World Heritage from 2002. No i w 2002 roku to wszystko zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. And I built my cellar in 2006. Ta piwnica powstała w 2006 roku. And I named after Robert Wojciech Portius. I pod patronatem jest Roberta Wojciecha Portiusa, o którym Państwu w autokarze opowiadałam. And I have 12 hectares of grapes. Ma 12 hektarów upraw winnej latorośli. Na tych 12 hektarach ma wszystkie szczepy posadzone, czyli furmint, haszlewelu i muskat. And we produce, we make about 50,000 bottles of wine per year. Już Państwu tam wspominałam, 50 tysięcy butelek rocznie wina z tych 12 hektarów się produkuje. Win różnych, bo to też Państwu mówiłam, że nie zawsze jest ten czas, żeby to wino półtonowe wyprodukować. Dzień dobry, witam Państwa, Iwona i Risie. A to... Czyli wino działa. Tak, Omnibus Mafia. O matko, ile Was jest? To jest bardzo Orzomek. Więcej niż nas. O, dokładnie, dokładnie. Barcelona. Ale jak człowiek jest głupi. Okay, so today... Czyli widzicie, widzicie Państwo... Uwaga, uwaga, bardzo ważna informacja. Ladies and gentlemen. Videos. Tam Państwo idziecie, tak. So, powiem Wam tak, no widzicie, jak można wyjść zakręconym z tej piwnicy. Nawet niektórzy nie wiedzą, w którym kierunku mają się udać. Już oddaję głos. Okay, so today we'll have a very nice wine tasting. Because we taste four types of perfect quality of wines. Oczywiście musi sobie pozmieniać, bo jak ja mówię, że trzy, to on mi przychodzi, mówi, że cztery, ale drodzy Państwo, pewno będzie jakaś niespodzianka z tym czwartym winem. And we taste the legendary wine of the Tokaj region, the Tokaj Osu 5 Puton. No i właśnie, Tokaj 5-puttonowy jako czwarte wino dzisiaj będzie do degustacji. Powiem Państwu, że tokaje puttonowe na ogół nie są przeznaczane do degustacji. Z tego względu, że są to wina drogie, to jest raz. Dwa, potrzebują tego długiego okresu fermentacji, leżakowania. No i winiarze raczej sobie nie pozwalają na to, żeby tokaje puttonowe przeznaczać do degustacji. A tu mamy niespodziankę, więc drodzy Państwo, jeden puttonik mniej od tego najsłodszego, najdroższego, 5-puttonowy tokaj, ale powiem Państwu, że kto lubi słodycz, będzie zachwycony. Katastrofa. Nabijali się tydzień temu ze mnie, że nie mówię, to teraz już mówię. No mówię. And not at least here we have Monsieur Attila Cabani, the most famous rock and roll star of Herzekut. Tak, także ja już wspominałam, to jest przyjaciel Ryśka, Attila, Samantha Fox, przepraszam, Carlos Santana. Pamela Anderson. Pamela Anderson nie grała na gitarze. Pamela Anderson nie grała na gitarze, David ale... Hasselhoff. Też nie grał na gitarze. Ale Attila to jest ten człowiek, który jest muzykiem, który świetnie gra na gitarze, który uczy dzieci muzyki, który będzie dzisiaj dla Państwa grał. Jedyny na świecie, niepowtarzalny. I oczywiście słyszycie, on coraz lepiej mówi po polsku, niedługo mnie wygryzie, nie będę tu jeździć, bo on wszystko za mnie załatwi. Dziękuję. Brawo! Dobrze, drodzy Państwo, to co? To zapraszam.